Plan był taki, że prześpimy na nim całą noc, że w nocy będą chodzić security guards, budzić ludzi, no bo jest zakaz spania na lotnisku. Witamy Was serdecznie z poznańskiego lotniska. Słuchajcie, jedziemy do Treviso, czyli takiego miasteczka włoskiego obok Wenecji. Zjemy tam pizzunię, a później jedziemy na Maltę na 3 dni. Taki break, bo mamy już dosyć. Tak, przez miesiąc siedzieliśmy w Polsce i to już za dużo. Jedziemy, potrzeba nam adrenaliny i podróżowania, bo to uwielbiamy. Te lubię bardzo. Generalnie jest bardzo śmieszna sprawa, ponieważ Ryanair przydzielił nam miejsca obok siebie. Tip jest taki, żeby zawsze czekać do ostatniej chwili z odprawą i były dwa miejsca obok siebie i je dostaliśmy. Pełny autobus. Nie mamy co robić. Ja jestem zachwycona. Nasz hotel jest, w sumie tam jest już morze i wygląda jakbyśmy byli mega bogaci. Fajnie. Na 9 piętrze, a na 14 jest rooftop pool bar. Ten hotel jest przecudowny, ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Sobą się znalazł taki hotel. No. Teraz w sumie już pójdziemy spać, a jutro zabieramy się za zwiedzanie cudownej Malty. Trzeba mieć prawo jazdy autobusem. Jesteśmy już na Malcie, jak mogliście zauważyć. Ja jestem ogólnie zachwycona Maltą, zachwycona tym, jak wygląda architektura. Jeszcze co prawda nie byliśmy tak na mieście, żeby sobie pochodzić i poznać, jak zachowują się lokalsi i tak dalej, ale ogólnie cały vibe tego miejsca jest cudowny. Mamy dwa dni pełne na Malcie. Dzisiaj chcieliśmy zrobić taki bardziej wyjazdowy dzień. Mamy opcję, że albo wynajmiemy auto lub skuter, albo pojedziemy autobusem. I na początku autobusów nam w ogóle nie pokazywało, był jakiś błąd chyba na jakichś mapach. Nareszcie nam pokazało, więc potem autobusem pojedziemy, bo jednak jest zbyt zimno na skuter, a auto kosztuje zbyt dużo. Bo jednak pojedziemy skuterem. Jedziemy skuterem, chyba? Chyba tak. Jest problem, ponieważ nie zabraliśmy żadnego plecaka podręcznego, więc zbieramy się w torbę kompresującą. But it just comes and goes.
My wróciliśmy z naszej objazdówki skuterem po w sumie całej wschodniej Malcie i słuchajcie, było cudownie, ale jazda skuterem w zimę jest inna niż w Tajlandii w 35 stopniach, więc byliśmy w kurtkach, byliśmy w szalikach i było nam trochę zimno, ale mimo tego uważam, że dobrą decyzję podjęliśmy, bo jazda skuterem była 100 razy fajniejsza niż jazda autobusem. Troszkę droższa, ale myślę, że warto za takie doświadczenia wydawać te pieniądze. A teraz zbieramy się na kolację, bo jesteśmy bardzo głodni. Witamy w naszym drugim dniu na Malcie. Właśnie zwróciliśmy skuter, obyło się bez żadnych komplikacji, aczkolwiek byliśmy totalnie na styk. Tak, wymeldowaliśmy się z skuterem na styk i oddaliśmy skuter na styk. I dzisiejszy plan to jest taki, żeby zwiedzić w sumie stolicę, czyli Valettę, i jedziemy na lotnisko, bo śpimy na lotnisku dzisiaj. Valecie i ogólnie cała Valetta nam się bardzo podoba. Jest to bardzo urokliwe miasteczko, pełne uliczek, kawiarenek, restauracyjek, w górę, w dół, przepięknie jest po prostu. Nie wiemy dlaczego, natomiast na Malcie, w tym okresie, w którym my jesteśmy, jest mnóstwo Polaków. Nie wiemy, z czego to wynika, natomiast myślę, że 50% spotykanych nas osób tak. Polacy, naprawdę. No, jest taki rój po prostu. No ale my też jesteśmy jednymi z nich, czy to kwestia Ryanaira, który zrobił tanie loty, z których my też skorzystaliśmy, czy to kwestia, nie wiem, biur podróży? Nie wiemy. Siedzimy właśnie w kawiarni i słuchajcie, to jest mój widok. No, jakby ja jestem po prostu zakochana, jest przecudownie. Jesteśmy na lotnisku na Malcie. Plan był taki, że prześpimy na nim całą noc, przechodząc przez wieczorem przez security i śpiąc bezpiecznie i bez problemu przy gate'ach. Ale okazało się, że na tym lotnisku możesz wejść 3 godziny przed odlotem,
przez bramki. Nie ma tu miejsca takiego, gdzie możesz spać, bo food court, gdzie właśnie siedzimy, zamyka się o 23:00. I tak w sumie nie wiadomo, gdzie możesz iść. Byliśmy przy informacji, pani polecała nam hotele po prostu, a my tak jakby zapytaliśmy, no gdzie najlepiej spać na lotnisku. No w hotelu, nie? Ale generalnie sprawdziliśmy, lotnisko jest 24-godzinne i faktycznie jest otwarte. No tylko, że chodzi o to, że nie wpuszczają nas i faktycznie tylko w food courtie chyba będziemy mogli spać. Aczkolwiek pani też powiedziała nam, że w nocy będą chodzić security guards, wybudzić ludzi, no bo jest zakaz spania na lotnisku. Także nasz piękny plan przespania nocy na lotnisku poszedł w niepamięć. Zrobimy z tej nocy najwięcej, co się da. Mamy taką fajną przestrzeń tutaj, że mamy kanapę, mamy gniazdko, także jakby... Nie jest aż tak źle, no ale myśleliśmy, że zrobimy taką bazę sobie i po prostu pójdziemy w klimę, a tutaj nawet nie możemy tego zrobić, także nie wiem. Lotniskowy update jest taki, że jest po 23:00. Na razie zamknęli Burger Kinga. Chyba po prostu pójdziemy spać na tej kanapie tutaj. Na razie nas nikt nie wygania, nie ma żadnej ochrony, więc po prostu się kimniemy i zobaczymy. Zamykają. Nie wiem, gdzie pójdziemy, nie wiem. Nasza nowa miejscówka to jest Costa, słuchajcie. Nawet wygodnie. Nie wiem, czy pójdziemy spać, czy będziemy tylko tutaj siedzieć. Warunki nie są zbyt sprzyjające. No, przebędziemy tutaj do, nie wiem, 3:45 i spróbujemy przejść przez security, wtedy może nas wpuszczą. Ale no, stawienie jest bardzo dobre na razie. Jest stabilnie. Niestety na tym lotnisku jest tak głośno, że ja nie potrafię spać w takich warunkach. Jest już pewnie po pierwszej jakoś. Może się zdrzemniemy, ale nie wiem. Chyba tam nas po prostu budzie już jakby na straty. Jak najwcześniej się da, pójdziemy za bramki, bo kręcą tu się coś podejrzani ludzie. I widzieliśmy jakiegoś bezdomnego, który spał. Ale jakby... No nic innego nie zrobimy w tej sytuacji. Jest 3:20, ja zrobiłam krótką drzemkę. Zaczęli wpuszczać już przez bramkę security. No więc Sebastian tam poszedł i myślał, że przyjdziemy. Okazało się, że nie, że za wcześnie. Więc pyta się pani, o której możemy przejść. A pani mówi, że za wcześnie. On pyta się na lok, o której możemy przejść. Ona mówi 2 godziny przed lotem. Ale jak pytaliśmy wczoraj wieczorem, to były 3 godziny przed lotem. Także ja już nie wiem, o której my przejdziemy. Ale chyba zostaniemy tu, gdzie jesteśmy w koście i będziemy koczować. 6:30 wstaliśmy. Podejście do security numer 3. Udało się! Nasza nowa baza do spania. Generalnie nie było żadnych strażników, którzy by nas budzili, bo spaliśmy. Także kilka godzin przespaliśmy, a to nie była normalna noc. Teraz my już czekamy na samolot, jest opóźniony.
Jesteśmy w Poznaniu! Wróciliśmy z naszej podróży trzydniowej. Bardzo nam się podobało. Generalnie Malta jest przepiękna, polecamy każdemu. Cudowny city break, cudowny odpoczynek. I do zobaczenia w kolejnym vlogu.